Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Ala. Ala jest moją współlokatorką i dzisiaj będziemy malować Alę na randkę, można tak powiedzieć, bo każde spotkanie z chłopakiem powinno być randką. Nieważne co się robi, ale zawsze trzeba pięknie wyglądać. No, także zapraszam Alę na moje miejsce. Idzie na randkę i na pewno wiemy, że nie zrobię Ali brązowego makijażu, to jest pewne. Ala jak widać jest osobą rzucającą się w oczy i dość charakterystyczną, zwłaszcza przez swoją fryzurę. Dready, jakby ktoś pytał, są naturalne. Opowiedz Ala. Są naturalne i są zajebiste. Nie mogę powiedzieć zajebiste. Możesz. Powiedz, jakie są długie, bo są spięte, więc nie są widać. Długie do pupy. Do pupy, do właśnie. I Ala lubi raczej wesołe makijaże, także na pewno coś wesołego stworzymy na tym oku, więc bierzemy się do pracy. Na początek nałożę Ali na buzia krem z Clinique nawilżający. Podkład z Manhattanu, to jest, jak się nazywa? Powder Matte Makeup, już widać jest trochę zmasakrowany, pozostały go tutaj resztki, ale jest bardzo fajny i u Ali też się sprawdza. I nałożę go pędzlem z Hakuro H50S. Hey now, I can take another day. To nałożymy Ali korektor. Ja mam tutaj z Maybelline Mineral Cover. Tak, Pure Cover Mineral, ok, niech będzie. Pure Cover. Tak, i tu gdzie trzeba, nie trzeba też w wielu miejscach, ale tu na przykład. Tu, gdzie tu jeszcze masz? Tu. Tu jeszcze coś masz. Ale tu jeszcze gdzie baza. I wklepujemy najlepiej korektor, a nie rozsmarowujemy. Sam się nie wsiąknie, jak niektórzy uważają. Wszystko to przypudruję pudrem, żeby nam się ładnie trzymało z synerżem. Syner jakkolwiek, Ala też używa takiego samego. Ale się posypało. Czuję. Dalej nałożymy na powieki bazę z Urban Decay. Ja co prawda przyłożyłam sobie ją do takiego pudełka, bo faktycznie strasznie trudno ją było wydobywać. Ale to jest Urban Decay. I nakładamy ją na całe powieki. Biorę sobie teraz pędzelek języczkowy i będę Ale malować, jak już powiedziałam, na kolorowo i wesoło, bo tak lubi Ala i tak lubi jej randkowicz. Moja mężczyzna i randka. Także Ala będzie ubrana na fioletowo. Także pierwsze co, to biorę sobie taki delikatny lawendowy podkład Lila z paletki ze Smashboxa i nakładam na całą powiekę. Może zostawiam trochę w kąciku tylko i tu na łuku brwiowym, bo tu nałożymy jakiś ładny rozświetlacz. Dalej z paletki Slicka, tej, które kobiety lubią brąz, dziewczyny lubią brąz, biorę sobie taki różowawy rozświetlacz i nakładam go w kąciku i na łuku brwiowym. I was playing my music and they heard some loud screams. So my neighbor the cop who was a
lecimy dalej i dalej weźmiemy sobie tą paletkę ze Slika, gdzie dziewczyny są szalone, tak? Jak już to tak było. I ten fioletowy cień i będziemy go nakładać w załamanie i teraz Wam super świecę w załamanie pędzelkiem z tym fioletowym z Essence. Expect the beating, his wife had to tell me to stop. And I wish I had the guts to tell him about the noise from his applause. But that's the business that I don't get involved with. So I look the other way, trying to climb higher. Cause if I reach the top, I think I could have said goodbye. Teraz próbujemy to wszystko rozetrzeć takim szerokim pędzlem Hakuro H77. Na otwartym się nie rozetrę. Tak, że za pomocą płynu z Inglota Duraline weźmiemy troszkę tego płynu na rękę i do tego dodamy taki zielony cień z tej samej paletki ze Slika i przy pomocy pędzelka z Essence zrobimy sobie taki troszeczkę gel liner. Żelowy eyeliner i nim zrobimy Ali taką zieloną kreskę. Zieloną kreskę. Kreskę. O. Sobie resztką tego kontur kita ze Slika wykonturujemy sobie policzki, buzię. Już to masz robić? Już. Teraz takim różem z Revlonu sobie pomalujemy policzki. Włos właśnie. Skąd taki włos? Teraz to rozetrzemy wszystko. Ładnie? Ładnie. Ładnie. I takim mam rozświetlacz. Nie wiem, co jest rozświetlacz. Fajny jest. Troszkę tu na kości policzkowe to są? Tak, to są kości policzkowe. Rzęsy i tuszem naszym nowym, Ala ma taki sam, ja też mam taki sam i pewnie coś jeszcze o nim usłyszycie. To jest nowy tusz z Benefita, They Are Real. I teraz zrobimy najprawdziwsze rzęsy. Zamknę oko. What am I to do with tonight? How can I get free? Yeah, yeah, yeah. I'm bouncing on the walls like I'm a human pin. Jeszcze ustka pomalujemy takim Easy Gloss z Bourjois. To teraz Wam pokażemy z bliska. Zamknij oczy. Ale jeszcze jakbym miała lepszą jakość aparatu. Ale nie, całkiem coś pochyta. To tak wygląda ten randkowy makijaż. Może nie jest to typowo randkowy makijaż, aczkolwiek Ala czułaby się źle w brązach i szarościach i takich, prawda? Dokładnie. Musisz mieć kolorowy, wesoły, także my obalamy tabu na ten temat, że musi być smutno, szaro i elegancko i Ali chłopak też to lubi, więc najlepiej to, najważniejsze to się czuć ok ze sobą. Także Ala idzie na randkę, a Wam życzymy miłego dnia, wieczoru, cokolwiek. Do zobaczenia. Jezu, sorry. Boże, teraz się już będziesz bała. No.